Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam do obejrzenia programu Dookoła Świata. W ubiegłym tygodniu rozmawiałam z moim gościem o sytuacji na Słowacji i o tym, czy po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka cokolwiek się zmieni. A dzisiaj porozmawiamy o Donaldzie Trumpie. Prezydent USA postanowił, no cóż, porozdawać troszeczkę na lewo i na prawo i to karne cła. I wszyscy mówią o wojnie handlowej. No i pytanie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z wojną handlową, czy jak sam Trump mówi, ze wstępem do negocjacji. A moimi gośćmi są Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych i Marek Siudaj, gospodarce.pl. Dzień dobry. Panowie, więc wszyscy piszą, Donald Trump rusza na wojnę celną, karne cła na Chiny mogą rozpocząć globalną wojnę handlową. Czy sytuacja rzeczywiście jest tak dramatyczna, na jaką wygląda? Sytuacja jest normalna, jeśli chodzi o umiejętność Trumpa wykorzystania mediów, bo zawsze jest w stanie coś powiedzieć takiego i w ten sposób, że media to podchwycą i jeszcze nagłośnią bardziej, nakręcą spiralę emocji. Natomiast tak naprawdę, jeżeli popatrzeć wstecz na biznesowe poczynania Trumpa, on zawsze miał tendencję do wistowania, do grania wysoko na początek, a potem rzeczywiście przechodził do negocjacji. Więc ja myślę, że te negocjacje zaczęły. Zresztą elementy tych negocjacji już widać, bo z Chińczykami te rozmowy na przykład cały czas trwają, a przecież to Chiny są głównym obiektem tej wojny handlowej, jeżeli można to zjawisko tak nazwać. Ja przyznaję, że ja mam takie podejrzenie, że to jest po prostu teatr, który Trump robi wraz z Chińczykami, bo oni, Chińczycy od samego początku powiedzieli, że po pierwsze my nie będziemy tak reagować, nie będziemy się zastanawiać, żadnych tam ceł nie będzie. Teraz się okazuje, że są doniesienia, że już jesteśmy, że Chińczycy są gotowi kupować więcej w Stanach, że tu bodajże ten Munchkin się chwalił, że bardzo fajne rozmowy. W związku z tym już dzisiaj jest w ogóle odprężenie, rynki są zadowolone, żadnej wojny handlowej nie będzie. Więc to tak naprawdę wygląda, jakby oni dogadali się, że sobie zrobią takie show, a gdzieś indziej powód jest tego show. No tak, no ale jakby liczby, jeżeli na nie spojrzymy, na nierównowagę, na deficyt handlowy USA, szczególnie z Chinami, no to jest on ogromny, 375 miliardów dolarów. No więc jest tu jednak jakiś praktyczny cel za tym stojący i wymuszenie na Chinach zmiany polityki gospodarczej, chociażby względem USA? No jest pytanie, jak daleko sięga ta wizja Trumpa, bo można powiedzieć tak, chcę załatwić parę praktycznych rzeczy, obniżyć deficyt na przykład i powiedzieć Amerykanom, proszę bardzo, tyle pieniędzy zostaje u nas, a może też na przykład o co się go podejrzewa, niektórzy rzeczywiście o tym serio myślą, chcę przebudować ten koncept funkcjonowania globalnej gospodarki z idei globalnego wolnego rynku na jednak ustawienie tego w sposób bardziej regulowany, biorąc pod uwagę interesy, no ten jego bilateralizm na przykład, do którego dąży. Próba poukładania tych stosunków na trochę innych zasadach. Odwrót od tego globalizmu to może być ciekawa koncepcja. Oczywiście pytanie, jak mu to wyjdzie, to jest jednak prezydent jednego kraju, na dodatek ma władzę, ale władzę temperowaną przez kongres i rozmaite lobby gospodarcze wewnątrz Stanów Zjednoczonych, bo nie każdy jest zadowolony z tego, że ten handel z Chinami na przykład może się zredukować. Jest cała masa biznesu, który żyje właśnie z tego handlu. Na dodatek jeszcze jest tutaj taki cukierek podany Trumpowi czy Amerykanom, gospodarce, biznesowi amerykańskiemu, poluzowanie rygorów, jeśli chodzi o możliwość nabywania udziału w chińskich firmach w sektorze finansowym, który dla wielu bardzo wpływowych grup biznesu w Stanach jest interesujący. Więc pytanie, co z tego wyjdzie? Na koniec będziemy dopiero mogli oceniać prawdopodobnie. No. Ale problem polega na tym, że Chiny już zaczęły zmieniać swoją gospodarkę. Oni już od pewnego czasu ogłaszają, że się nastawiają bardziej na rynek wewnętrzny, na konsumpcję i tak dalej. Tam między innymi jest wprowadzone, są w coraz większym zakresie wprowadzone różnego rodzaju rozwiązania związane z emeryturami i tak dalej, co tak naprawdę ma skłonić Chińczyków do tego, żeby przestali pracować, a zaczęli trochę więcej wydawać. Mało tego, mówimy tak naprawdę o cłach na stal i aluminium, które całe życie, znaczy przez następne dekady nie będą tak Chińczykom potrzebne, bo oni teraz już budują na potęgę, już budują właściwie rzeczy, które naprawdę nie potrzebują. Zaraz ten popyt na stal i aluminium i u nich zmaleje. Na dodatek przy okazji można się będzie pozbyć różnego rodzaju problemów ze środowiskiem, które mają, bo oni też mają problem z zadymieniem. Tak się składa, że ten dym nawet do Stanów potrafi przelecieć przez cały ocean, więc
To już się dzieje. To tak naprawdę ta cała awantura, jeżeli można to nazwać awantura, została zaszła w najlepszym dla Chin momencie, bo oni tak naprawdę dostali jakby dostali to, co i tak już chcą mieć. No nie, tak naprawdę z punktu widzenia Stanów znacznie lepszym rozwiązaniem i znacznie bardziej dotkliwym dla Chińczyków byłyby rozwiązania, które sprawiają, żeby wymusić na Chińczykach wpuszczenie firm takich jak Facebook, Amazon i tak dalej na rynek chiński, bo na tym obecnie zasadza się ekonomiczna potęga Stanów. No to ciekawe, akurat te firmy to bardzo interesujące, bo to są dwa trendy w Chinach. Jeden rzeczywiście dotyczący przeorientowania się bardziej na rynek wewnętrzny, chociaż długo jeszcze potęga Chin gospodarcza będzie zależała od eksportu na rynki krajów rozwiniętych, tych bogatych. Natomiast Chiny politycznie ewoluują w drugą stronę, bo mamy taką powtórkę, znaczy odejście od tych reform Deng Xiaopinga, luzujących nie tylko gospodarkę, ale również do pewnego stopnia system polityczny. Mamy bez ograniczeń kadencji nowego prezydenta, starego nowego. Mamy no rodzaj kultu jednostki w gruncie rzeczy, który się tam pojawił, i to jest bardzo interesujące, bo oczywiście ten system wymagał pewnej dyscypliny, na przykład jeśli chodzi o poziom korupcji w aparacie partii komunistycznej, ale potwierdzono na ostatnim zjeździe Komunistycznej Partii Chin tę przewodnią rolę partii, o której my już zapominamy szczęśliwie. A pytanie, jak to działa w kontekście realizowania planów gospodarczych, bo to ambitne przeorientowanie gospodarki, która już nabrała swojej własnej dynamiki za pomocą środków, powiedziałbym, tradycyjnych systemu komunistycznego, może być bardzo trudne albo czasami wręcz niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o te firmy, które miałyby wchodzić, no to jest dokładnie sprzeczność, bo te firmy wchodzą, owszem, niektóre godzą się na ograniczenia, które narzucają Chiny, jeśli chodzi na przykład o funkcjonowanie, no otwarte, to są firmy z innego świata, to są firmy, no, gdzie... Trump o tym powiedział, że przez Chińczyków straciliśmy 60 tysięcy fabryk, a oni wykorzystywali, prawda, znaczy kradli nasze technologie lub wymuszali oddanie tych technologii w zamian właśnie wejście na chiński rynek, i że to musi się skończyć. Czy to ma szansę na sukces, żeby Chińczyków rzeczywiście tego zmusić? Znaczy, ja powiem tak, oczywiście nie jest to, powiedzmy, jest to taka hipoteza. Powiedzmy sobie wprost, jesteśmy świadkiem takiej sytuacji, kiedy ten taki system polityczny światowy, gdzie hegemonem były Stany Zjednoczone, zmienia się jednak na coś bardziej, powiedzmy, dwubiegunowego teraz. To i być może Chińczycy uznali, w gospodarce. W polityce chyba też mam wrażenie, bo tak naprawdę w dużym stopniu jakby to, co robi Putin, wynika z faktu, że no Chińczycy chyba potrzebują jakiegoś takiego wataszki, żeby oni sobie tam porobili to, co chcieliby. Putin jest wygodny dla Chińczyków. Właśnie, więc być może Chińczycy uznali, ok, skoro chcemy być drugim hegemonem, tak, no to my też jakby się dołożymy do tej gospodarki, do tego systemu, bo póki co no jakby całe prosperity było opłacane przez Stany Zjednoczone. I prawda jest taka też, jeszcze jeden element związany z tymi sankcjami, no Chiny nie chcą zaszkodzić Stanom Zjednoczonym, ponieważ mają bardzo dużo ich obligacji. Po prostu dla nich to jest, mogą zaszkodzić wielu innym krajom i na tym zyskać, ale akurat te Stanach na pewno przegrają. To są kraje od siebie zależne. Faktem jest, że w momencie, kiedy no, Trump już... W momencie kryzysu gospodarczego chociażby było jasne, że Chiny nie mogą sobie pozwolić na zbyt egoistyczną politykę. Muszą tak naprawdę podtrzymywać tę gospodarkę amerykańską w momencie kryzysu. Same miały problemów o ile mniej. Ale tutaj jednak te płaszczyzny gospodarcza, polityczna i również wojskowa, militarna, one się na siebie nakładają. Ja tutaj powiedziałbym, że jeszcze jest daleko do świata wielobiegunowego, bo... Znaczy Xi Jinping sam powiedział na 19. zjeździe Partii Komunistycznej Chin, że w dziedzinie militarnej to jeszcze 50 lat będą potrzebowali Chińczycy, tak, do... Ale oni planują te 50 lat i są na drodze rzeczywiście. I co charakterystyczne, teraz w tej chwili ta gospodarka wysunęła się na pierwszy plan, ale jedne z pierwszych posunięć amerykańskich to były plany odbudowy pozycji militarnej Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na Dalekim Wschodzie. Czyli powstrzymywanie Chin przed dalszym posuwaniem się z kontrolą nad regionem, od którego się dla Chin wszystko zaczyna. I pod tym względem to zobaczymy, no, rozbudowa floty amerykańskiej chociażby. Te wszystkie zabiegi, które Trump czynił, jeśli chodzi o... Wykorzystując zresztą kryzys koreański do tego,
podkreślenie więzów z Japonią. Zresztą reakcja była bardzo pozytywna. Pierwszy przywódca światowy, który dodzwonił się do Trumpa, to był premier Japonii. Filipiny oczywiście są dosyć egzotyczne tutaj, ale ostatnie znowu ruchy pozytywne w stosunku do Tajwanu, które irytują Chińczyków niesłychanie. To jest cała skomplikowana gra, w której jest trójkąt rzeczywiście: Rosja, Chiny, czyli dwa kraje, które aspirują do roli równoważnika Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, ale im brakuje. Chinom brakuje potęgi militarnej, Rosji brakuje potęgi ekonomicznej. I teraz jest pytanie, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś ma sprzeczne interesy, taki bezpośrednio, jeżeli ktoś myśli o przyszłej wojnie, to wojna rosyjsko-chińska chyba, bo Rosja jest teoretycznie łatwym łupem dla Chin, jeśli chodzi o ekspansję. Ja nie jestem pewien, czy władze chińskie akceptują traktat z Nerczyńska, o ile pamiętam nazwę, czyli przynależność Syberii, tej wschodniej zwłaszcza, i Dalekiego Wschodu do Rosji. Więc mamy w każdym razie bardzo skomplikowany świat. Mało wspominaliśmy tutaj o innych czempionach globalnego handlu, czyli Niemcach na przykład. No ale właśnie o Niemcach należy wspomnieć, bo koniecznie. Chyba ból największy jest jednak w Unii Europejskiej. Oburzenie, skandal, jak Trump, nasz sojusznik, mógł nam to zrobić. Szczególnie Niemcy odczuwają to boleśnie, bo ich samochody, ich stal, ich aluminium. Dlaczego Trump się zdecydował na ten krok? No i co się stanie, bo na razie jest wyjątek, ale tylko do 1 maja i nie wiadomo, czy na stałe. Ja jeszcze przypomnę, jeszcze wrócę na chwilę do tych Chin. Chodzi o to, że myślę, że Putin popełnił bardzo potężny błąd, decydując się na referendum na Krymie, bo jednym słowem otworzył też nie tylko możliwość wstąpienia do Rosji, ale także wystąpienia z Rosji, co w przypadku zwłaszcza Syberii jest bardzo ważne. Co do Niemiec, ja mam taką prywatną opinię, że w tym całym zamieszaniu właśnie o Niemcy chodzi. Bo rzeczywiście deficyt handlowy Stanów jest gigantyczny w stosunku do Chin, ale to Niemcy mają największą nadwyżkę handlową na świecie. To jest 300 miliardów dolarów w roku 2016, podczas gdy Chiny miały niecałe 200. To nie jest tak, że... Z tego 1/5 chyba przypada na Stany Zjednoczone. Tak, chociaż są o wiele większe. Tak naprawdę jest tak, że to w dużym stopniu, jeżeli się okaże, ja bym się wcale nie zdziwił, że Chińczycy się z Amerykanami dogadają, wszyscy będą zadowoleni, pokażą tak, patrzcie, bo są takie problemy, my te problemy rozwiązujemy w taki właśnie sposób, no to też rozwiążmy kolejny problem, czyli niemiecki, bo największym problemem tak naprawdę z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych są Niemcy, bo szczerze mówiąc, nie chodzi o to, czy, bo oni eksportują maszyny, eksportują urządzenia, przepraszam bardzo, stali, aluminium, to wątpię, żeby aż tak bardzo im chodziło. Ja wiem, że on tam mówi, że to na takiej podstawie. A czy Trump mówił, że chodzi mu też o samochody niemieckie, oczywiście. Właśnie, więc tak naprawdę na dłuższą metę to myślę, że to jest problem związany z Niemcami, którzy też, i tutaj na dodatek myślę, że będzie miał Trump sporo takich cichych zwolenników w Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy, dużo krajów trzyma kciuki, żeby te Niemcy się, nie wiem, coś tam się zepsuło, wywróciło, bo inaczej, bo bez tego, Niemcy stworzyły taką sytuację, że bez ich, że wszyscy im życzą przewrotki, bo jak się nie przewrócą, to wtedy nie da rady osłabić euro, na co liczy połowa, całe wszystkie kraje południa. Przecież osłabienie euro to jest marzenie, nie wiem, Greków, Włochów zwłaszcza. A Francuzów? Myślę, że również, bo oni też mają problem. Właśnie, ale tutaj charakterystyczne było po tej decyzji Trumpa, zaanonsowanie decyzji o cłach. Niemcy się najbardziej zdenerwowali, to było widać, ale najgłośniej mówili Francuzi. O, prezydent Macron wygłaszał te zdania, że nie będziemy negocjować pod szantażem, prawda, i tak dalej. Czyli mieliśmy głos niemiecki, ale po francusku, co jest charakterystyczne. Niemcy siedzieli w miarę cicho. Oczywiście, jeżeli poczytać komentarze prasy niemieckiej, to widać było, jak bardzo Trump ich irytuje, bo narusza to subtelne status quo, w ramach którego Niemcy budowali swoją potęgę, emancypowali się i ekonomicznie, ale politycznie również, jeśli chodzi o kontrolę Stanów Zjednoczonych nad tym transatlantyckim obszarem. No i teraz jest zagadka, jak to się wszystko ułoży. Była cała masa hipokryzji zresztą w tych komentarzach. Ta hipokryzja polegała na tym, że zarzucono Trumpowi, że narusza te więzy transatlantyckie. No, pisali to ci sami dziennikarze, którzy chwalili partnerstwo strategiczne rosyjsko-niemieckie. Jeszcze kilka lat temu. I obrażali nawet. No tak, momentami. Oczywiście, więc naprawdę tutaj odbywa się bardzo taka zabawna czasami gra pozorów. I tutaj jeżeli Stany z Chinami jednak negocjują bardzo serio, to znaczy rzeczywiście Chiny są zagrożeniem dla potęgi Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska w takim kształcie, w tej formule, jak funkcjonuje, nie. Same Niemcy bez Unii Europejskiej, bez tego wielkiego wehikułu,
też nie. Natomiast jest pytanie o spójność tak zwanego Zachodu, bo Trump jest jednym z niewielu prezydentów amerykańskich ostatnich lat, którzy tak bardzo to podkreślali. A to jest bardzo charakterystyczne. Zresztą teraz widzimy, no, na tle tego kryzysu związanego z agresją, agresywnymi poczynaniami Rosji i Wielkiej Brytanii, co to jest Zachód i na ile on jest spójny. Mamy taki test, prawda? No, dwóch szeregu zbiórka. No i tak zbieramy się. Niektórzy się ociągają, niektórzy tam jeszcze tak nie ubrani do końca. No. A niektórzy oczywiście nie uczestniczą, bo 17 państw Unii wydaliło rosyjskich dyplomatów, tak. Ale 10 nie. Zgadza się. I to jest bardzo charakterystyczne. Jest duże pytanie, bo tutaj nie powiedzieliśmy ani słowa o Polsce do tej pory. A to jest bardzo ciekawe, jak my się sytuujemy w tym. Ja wiem, że Polska nie ma bezpośrednich interesów. Pamiętam, premier Morawiecki jeszcze, jak był wicepremierem, powiedział, że Polska, jeśli chodzi o te wojny handlowe, stoi gdzieś po środku. Bo z jednej strony korzysta oczywiście na wolnym handlu, z drugiej strony też elementy protekcjonistyczne w Unii Europejskiej też jej służą. Generalnie biorąc, jest przystosowana do każdego polubownego rozwiązania. Natomiast gdyby odbyła się rzeczywiście wojna handlowa, gdyby naruszono te więzi transatlantyckie w oparciu o wojnę handlową, również politycznie czy wojskowo, no to byłoby już bardzo niedobrze. Mhm. Przyznam, że ja tak do końca nie jestem pewien, jeśli chodzi o handel, bo proszę zwrócić uwagę, co się działo. To jest tak, że Niemcy jeszcze kilkanaście lat temu nie były taką potęgą, nam mówią o chorych człowiek Europy, oczywiście takie rzeczy, i Niemcy wtedy dokonały bardzo dużej zmiany, ale też jakby w sposobie działania, i ta zmiana między innymi polegała na tym, że przyniosły jakby produkcję wielu rzeczy takich tańszych, drobniejszych właśnie do Polski, do Słowacji i tak dalej. Tak naprawdę wielu rzeczy, duża część samochodów jest produkowana poza Niemcami, tak, w krajach Unii, naszego regionu. Niemcy zarabiają raczej na tym, że pośredniczą, że tak powiem, sprzedaży, biorą taką rentę związaną z tym, że oni te samochody wymyślili, stworzyli i tak dalej. No technologie. Jeżeli oczywiście dojdzie do sytuacji, kiedy zachwieje się ten stan obecny, no to jednym z elementów, który Niemcy będą chcieli zrobić, to znowu po raz kolejny obniżyć koszty produkcji. Zrobić dokładnie to samo, co zrobią. Więc ja nie jestem taki pewien. Zresztą bardzo dobrze to było widać w trakcie kryzysu rozpoczętego w 2007 roku, czyli kiedy to Polska na tym wygrała, bo wszyscy się tutaj, duża część produkcji przenosiła się do nas i myśmy sobie z tym radzili, tak? Więc ja wcale nie jestem pewien, czy my jesteśmy na takiej strasznej pozycji, że to tak naprawdę nas najwięcej uderzy. Mam wątpliwości, bo już jeden kryzys, jak się okazało, wcale w nas nie uderzy. No i zresztą Niemcy oczekują na solidarności. To zostało bardzo wyraźnie wyartykułowane. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jeżeli te cła uderzą we wszystkich i wszyscy będą musieli, takie jest oczekiwanie w każdym razie w Berlinie, że wszyscy będą solidarni. Czy powinniśmy być solidarni? Czy mamy w ogóle jakiś wybór? No my tutaj nie mamy tej siły, którą mają Niemcy, żeby na przykład prowadzić swoją politykę na skalę globalną. Niemcy rywalizujące z Chinami, jeśli chodzi o bycie pierwszym eksporterem światowym, to jest zupełnie inna liga. My tak naprawdę możemy próbować wpływać na politykę Unii Europejskiej tak, żeby nam nie szkodziła. Czyli ja bym widział tutaj, i tu rzeczywiście z Niemcami, no, tak jak pan słusznie powiedział, kraje takie jak Polska, a Polska w szczególności, powiedziałbym, są komplementarne do gospodarki niemieckiej. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Polska rzeczywiście podniesie się na wyższy poziom, co obiecują nam politycy, i zaczniemy z Niemcami konkurować w niektórych miejscach, ale na razie Niemcy są też zadowoleni. Niemcy są zadowoleni, przepraszam, z relacji, które owocują nadwyżką handlową dla Polski, co jest dosyć wyjątkowe nawet w ramach Unii Europejskiej. Ja myślę, że po pierwsze ta rywalizacja dotycząca Polski, może nie tylko Polski, ale Niemiec, już tak naprawdę istnieje, tylko na takim poziomie. Dobrym przykładem jest PSD2, dyrektywa PSD2 wprowadzona po to, żeby Niemcom łatwiej było opanować, powiedzmy, handel elektroniczny, handel internetowy i w ogóle takie działania na poziomie internetowym w Unii Europejskiej, co nie wyszło, jak się okazało. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja powiem tak, możemy postąpić tak jak Macron, bo ja osobiście raczej nie wierzę, że Macron mówił szczerze o tym, że my tu nie będziemy tego. On jakby ma takie zadanie, że on w tym tandemie to jest głośniejszy i traktowany mniej poważnie. I myślę, że możemy podobnie postąpić. Polski jest też wystawiany też do przodu, możemy powiedzieć,
chodzi o retorykę. Dokładnie. Możemy powiedzieć tak, będziemy solidarni, też prowadzimy cła na tą stal znaczy amerykańską, której tak pewnie nie importujemy, bo właściwie nie mamy z tym problemu. I nawet jeżeli to rzeczywiście uderzy w nasze firmy, to jakoś też da się to podreperować, bo wszyscy te będą reperowali. My wbrew pozorom na tym nie stracimy. Naprawdę, najwięcej na tym całym zamieszaniu moim zdaniem stracą Niemcy i myślę, że oni sobie doskonale z tego zdają sprawę. Mają z tym potężny problem, bo jeżeli dojdzie do spadku tego deficytu handlowego w relacjach chińskich, chińsko-amerykańskich, to oni będą następni. No ale pytanie, ile stracą? No bo jeżeli Trump traktuje to z Chińczykami jako otwarcie negocjacji, to może traktuje to także podobnie w przypadku Niemiec. I może dojdzie też na linii Berlin-Waszyngton do jakiegoś porozumienia i niewykluczone, że na tym etapie wstępnym już się ta wojna handlowa zakończy, czy ten spór. Ja sądzę, że dojdzie do porozumienia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że tak. Zresztą zwróćmy uwagę na pierwsze kroki, które wykonał Donald Trump, jeśli chodzi o naftę. Wydawało się, że tam będzie wojna na obu granicach. Nie, spokojnie. Nafta została wyłączona, podobnie jak Unia Europejska, z tych ceł. Negocjacje trwają. To jest kwestia ułożenia tych relacji, przynajmniej w pierwszej fazie tego, czego oczekuje Trump, ułożenia tych relacji w sposób korzystniejszy dla Stanów Zjednoczonych. Bo faktem jest, on to moim zdaniem, Trump ma rację tutaj. Poprzedni prezydenci, akceptując tę globalną gospodarkę, czyli biorąc taki stary jeszcze wzorzec, gdzie Stany Zjednoczone, kiedyś Wielka Brytania, korzystały na tym otwartym handlu, nagle zorientowały się, że one tracą na tej samej regule. I czempionem właśnie zostały Chiny czy Niemcy, gospodarki no dosyć dobrze regulowane, każda w inny sposób, rzecz jasna. Ale jeśli chodzi o Niemców, przecież zwróćmy uwagę, jak oni reagowali na kryzys. To jest dokładnie odwrotność pewnej kultury ekonomicznej amerykańskiej. Kiedy pojawia się kryzys w Stanach Zjednoczonych, masowe zwolnienia w firmach, prawda, bezrobocie wzrasta, a Niemcy pakowali ogromne pieniądze w to, żeby utrzymać zatrudnienie w prywatnym biznesie. A rząd federalny przeznaczył wielkie środki na to. To jest zupełnie inna filozofia działania, ale pragmatyczna. I z jednej i z drugiej strony, bo zaczęliśmy od ekscentrycznego Trumpa, który wypowiada wojny, przynajmniej handlowe, moim zdaniem jedna, druga strona jest wystarczająco pragmatyczna, żeby się dogadać, a już zwłaszcza jeśli chodzi o te transatlantyckie relacje. To jest tak jak kłótnia w rodzinie po prostu, gdzie czasami bywa ostro, ale więzy rodzinne są i na osłabieniu tych więzi de facto wszyscy tracą. By tylko politycy przestali z tą retoryką, bo atakowanie Trumpa przez te elity europejskie jest absurdalne. Jest to prezydent wybrany przez Amerykanów, więc tacy są Amerykanie również, trzeba o tym pamiętać. A oni muszą zaakceptować, że Europejczycy są trochę inni, no tak już jest. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby w tej takiej dyskusji brały udział nie tylko Unia Europejska i Stany Zjednoczone, także Chiny. Bo mówię, to dla mnie to nie jest tak, że przypadkowo, że Trump postanowił rozwiązać ten problem, poczynając od Chin. Oczywiście tam ma największy kłopot, ale też jakby jest najwięcej do ugrania. Oni mają ze sobą sporo takich interesów, które trzeba przeprowadzić, chociażby wizyta dyktatora Korei Północnej, właśnie, który przed chwilą wyjechał ponoć z Chin. Tam jest sporo rzeczy, które Chiny ze Stanami są w stanie się dogadać. Mało tego, tak się składa, że jak się popatrzy na mapę, to właściwie oni są w stanie podzielić się światem bez jakiegoś większego problemu, tak? To znaczy, tam nie ma takiej sytuacji, że musieliby na siebie najeżdżać. Inaczej właśnie z Chinami i Rosją. A prawda jest taka, że to też warto na to zwrócić uwagę. Obecnie duży jest nacisk na to, żeby doprowadzić do likwidacji odejścia od Nord Stream 2. W związku z tym, mówię, tam jest dużo interesów jakby kierunkujących jakby całą sytuację na to, żeby jednak osłabić Niemcy. Ja tylko jedno zdanie dodam. Wszyscy będą się pragmatycznie dogadywać, tak tutaj wspólnie dochodzimy do wniosku, tylko Rosja przez te ostatnie działania chociaż pokazuje, że bardzo trudno się z nią w ogóle dogadywać. To jest rodzaj polityki samoizolacji, która być może wewnętrznie przynosi Putinowi sukcesy, ale na arenie międzynarodowej to może być duży błąd w porównaniu z takimi Chinami na przykład. Niestety nasz program dobiegł końca. Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi byli Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, Marek Siutaj, portal gospodarce.pl. A teraz zapraszam na program Grzegorza Górnego, Między Matrixem a Krucyfiksem.